Witam wszystkich imperialistów, tutaj Łukasz. Mam nadzieję, że podbój świata Wam dzisiaj przebiega szybko i sprawnie. Ja natomiast dzisiaj dla Was przygotowałem omówienie religii katolickiej, jak i husyckiej herezji, która jest nową religią dostępną na początku gry dla Czech. Ale wraz z Elą przygotowaliśmy dla Was malutki konkursik do wygrania 3 gift karty o wartości 5 euro. Żeby dołączyć do konkursu wystarczy na przykład odwiedzić moją stronę, napisać pozytywną recenzję albo negatywną, dołączyć do naszego Discorda. Jeżeli wykonacie wszystkie te 7 dróg, będziecie mieli 7 razy większe szanse na wygranie w tym konkursie. Do końca pozostały 23 dni, trwa chyba do 19 maja, jeżeli dobrze wszystko pamiętam. Link jak zwykle macie w opisie tego filmu. Zacznijmy od omówienia zmian, jakie zaszły w papansy, jakie zaszły w katolicyzmie, a troszeczkę ich jest. Już na pierwszy rzut oka widać, że właśnie całe papansy, to okienko nam się tutaj troszeczkę zmieniło, doszło mnóstwo nowych opcji, których nie było wcześniej i w sumie można się lekko w tym pogubić. Mi trochę zajęło ogarnięcie tego, co czym tu jest, bo nie jest to akurat jeszcze wprost napisane, a niektórych rzeczy po prostu możemy się domyślać. I teraz tak, żółtym i białym kolorem, żeby było łatwo to ogarnąć, zaznaczyłem opcje, których jestem pewien czym są, a na czerwono zaznaczyłem te opcje, które raczej się domyślam czym są. I teraz tak, pod jedynką, no to jest Reform Desire, doskonale znana nam obecnie mechanika, którą widzimy w naszej zakładce w każdym kraju katolickim i przypominam, że w momencie kiedy właśnie nabiją na 100%, zaczyna się możliwość odpalenia tutaj protestantyzmu, później kalwinizmu. I tak to teraz możemy widzieć, bo będziemy mogli wpływać na tą właśnie mechanikę jako kontroler papiestwa. Właśnie opcją, którą widzimy pod czwórką, która się nazywa Investigate Heresy. Dalej w kolejności mamy dwójeczkę, czyli Papal Influence, który obecnie posiadamy. No i tutaj akurat w przypadku Holy See, gdzie jest papież, no jest to zerowe, ale byśmy mieli tutaj to bardziej widoczne w momencie, żeby był to jakiś inny kraj, no ale Paradox takie screeny udostępnił. Domyślam się, że pod szóstką jest właśnie inwestowanie Papal Influence i że to właśnie może być taka opcja, ten kardynał taki z plusikiem. Ale nie jestem tego pewien. Te 100% obok to najprawdopodobniej szansa na to, że my będziemy kolejnym papieżem. Czyli w tym wypadku papież będzie kolejnym papieżem. Że tak powiem, Papal State zostanie kolejnym papieżem. O, tak to powinno zabrzmieć. Pod trójką jest nowa mechanika Curia Coffers, o której sobie powiemy za chwilę więcej. A jest ona teraz super ważna dla całego tutaj katolicyzmu, więc warto ją będzie właśnie zrozumieć dobrze. Najprawdopodobniej pod siódemką będą akcje kurii, bo mi się to wydaje takie logiczne, że obok właśnie tutaj Curia Coffers będziemy mieli akcje kurii i możliwość wydatkowania tych pieniędzy, które sobie tutaj zgromadzimy. Czwórka tutaj, jak powiedziałem, szukanie herezji, o której też sobie jeszcze więcej potem powiemy. I następnie mamy Golden Bulls, czyli bulle papieskie. To są specjalne modyfikatory, o których też sobie powiemy dalej i też to kupujemy za pieniądze zgromadzone w Curia Coffers. Jak widzicie, od Curia Coffers naprawdę sporo zależy. Dlatego zaczniemy sobie od omówienia właśnie czym jest Curia Coffers. Curia Coffers jest to nowa mechanika, która polega na tym, że gromadzimy sobie tutaj pieniążki jako papież. I te pieniążki trafiają sobie do nas jako osobna pula pieniędzy. Są one osobno od zwykłych przychodów państw i w zasadzie te pieniądze trafiają jakby tak obok totalnie. Nie są zabierane z państw katolickich i przekazywane do Curia Coffers, tylko są po prostu generowane osobno i trafiają do Curia Coffers, czyli takie pieniądze znikąd brane, co jest moim zdaniem troszeczkę słabe. Wydaje mi się, że ciekawszą mechaniką byłoby to, że wszystkie państwa katolickie by buliły na papieża i byłoby im to odejmowane w jakiejś tam części od tego dochodu, tak? Myślę, że to byłoby dość ciekawszą mechaniką. Na pewno wtedy lepiej by było się zastanawiać, czy zostajemy tymi katolikami, płacimy na papieża i jego złote sedesy, czy też nie. No ale nieważne. I teraz tak, od czego zależą te wpływy? A zależą od wysokości developmentu, a w zasadzie zależą od wysokości developmentu, który jest pod kontrolą stanu kleru w państwach katolickich. I to jest dość prosta mechanika. Im więcej kler kontroluje prowincji w naszym kraju, tym więcej płacimy papieżowi. Możliwe jest też wykupienie odpustu, czyli kupujemy ni mniej, ni więcej za realne pieniądze, które posiadamy, które potem trafiają do Curia Coffers, odpust i to jeszcze zwiększa, z tego co doczytałem, Papal Influence naszego kraju dodatkowo. Pieniądze z Curia Coffers możemy wydatkować na następujące akcje. Poprzez Call of Ecumenical Council możemy zwiększać Papal Influence. Dość prosta akcja, myślę, że tutaj nie ma nic do gadania. Przypominam, że to są akcje dostępne dla obecnego papieża, tak? Dla obecnego papieża, kontrolera papiestwa, że tak powiem. Zwiększa tutaj Papal Influence, wydatkując pieniądze, przez co zwiększa swoją szansę, że będzie kolejnym papieżem. Assign Cardinals, czyli mianowanie kardynałów, jest to nowa akcja dyplomatyczna dostępna dla kontrolera kurii. W tym wypadku posługujmy się przykładem, że jest to cały czas Papal State, tak jak to było no, na tym screenie, gdzie tutaj na środku mamy, kto jest własnością, kto rządzi The Holy See, czyli papiestwem, papież w tym momencie, Papal State rządzi, czyli w tym momencie Papal State mianuje kardynała, dla przykładu we Francji, to Francja co dostaje za to? Kardynała. Pamiętajcie, że kardynał zwiększa wasz Papal Influence, który dostajecie miesięcznie. Co dostaje za to Papal State? Papal State dostaje znowu zwiększenie poparcia siebie w stronę bycia kolejny raz papieżem i jednocześnie zwiększa się tutaj zależność taka, że Francja bardziej lubi Papal State. Papal State jako państwo. Obecny papież może też mianować kardynałów na terytoriach własnego kraju. Dla przykładu Papal State mianuje kardynałów na terytorium Papal State'a, ale ma to niestety dość dużo, jedną negatywną opcję, mianowicie ma dawać dodatkowo 5% korupcji, czyli no nie zrobicie czegoś raczej takiego, że zaspamicie, jakby się zmienił, nie wiem, na kraj taki, który ma bardzo dużo prowincji, na przykład taka Francja staje się papieżem i biaduje każdą jedną prowincję, że ma mieć tam swojego kardynała, żeby mieć jeszcze większe szanse zwiększenia Papal Influence'a, która może wydawać na to, by być wciąż papieżem. To byłoby dość fajne mieć tak 30 albo 40, nie, 49 kardynałów w jednym państwie, tylko że no, zarąbalibyśmy się korupcją w tym momencie. Więc to jest dość fajna mechanika, myślę, że dość sensownie to zrobili, a ja myślę, że dość sensownie wam to nie wytłumaczyłem. Investigate Heresy jest to nowa mechanika, która jest powiązana właśnie z wybuchem reformacji po jakimś czasie. Investigate Heresy polega na tym, że możemy zainwestować pieniądze, które się znajdują w Curia Treasury i zmniejszamy Reform Desire o 5%, ale jednocześnie przyspieszamy wzrost tych reform o 10%. Jest to taka mechanika, która ma spowodować, że jako papież jesteśmy w stanie opóźniać wybuch herezji. I może być to naprawdę fajne, jeżeli no taka Austria, która jednocześnie chce przeprowadzić szybko wszystkie reformy w grę, no to musi też się starać non-toper o to, żeby być jednak tym papieżem, żeby opóźniać te reformy z czasem. Oczywiście, będzie nam to zależało, żeby to robić jak najpóźniej, ale jednocześnie cały czas to zmniejszać. W którymś momencie oczywiście stanie się to mniej opłacalne, ale myślę, że może być to bardzo, bardzo fajne do opóźnienia herezji. Jestem ciekaw, jak bardzo będzie można to zrobić, bo obecnie zdarza się, że herezja przecież wybucha nawet w 1490. Ogrywam obecnie Austrię i tak miałem wybuch herezji w 1490. No po prostu walnąłem, jak mi się to zdarzyło. Bulle papieskie. Nowa mechanika, która polega na tym, że za pieniądze możemy właśnie wydać te bulle papieskie i przypomina to coś takiego jak edykty, które działają na wszystkie kraje katolickie na okres życia jednego papieża. I teraz tak, mamy następujące bulle papieskie. Tutaj specjalnie tego nie tłumaczyłem, bo jak zwykle nie jestem pewien też do końca niektórych znaczeń, więc może mi też wytłumaczycie, jeżeli się gdzieś mylę. Pierwsza bulla daje nam minus 50% Curia Power Cost, czyli spodziewam się, że tutaj chodzi o te wszystkie, nie wiem, akcje kurii, które możemy robić za mianowanie kardynała, za szukanie herezji i tak dalej. Christian Piktas, chyba tak to się wymawia, zmniejsza koszty developmentu o 5% we wszystkich katolickich prowincjach i tolerancja heretyków wzrasta o +1. Dei gratia rex zwiększa nam absolutyzm, mroczny opół, zmniejsza unrest, no właśnie tutaj jest w katolickich prowincjach, oraz zmniejsza nam karę drill decay, czyli to, że nie szkolimy armii o 25%. To, czy to jest mocne, czy słabe, no to sobie zostawię na koniec. O, tutaj czwarta opcja jest naprawdę dość fajna, czyli powoduje, że możemy organizować wypady na muzułmanów, tak zwane krucjaty, nie? Przeciwko innowiercom, i wydaje mi się, że to może być dość mocna opcja, zwłaszcza jeżeli zostajemy katolikiem i chcemy podbijać świat. Piąta bula jest naprawdę ciekawa, chociaż też nie do końca rozumiem, jak działa dokładnie. Na pewno będzie przyspieszała wprowadzanie instytucji we wszystkich krajach katolickich. Jednocześnie prowincje, z tego co rozumiem, które posiadają kardynałów, jeżeli Papal State albo obecny Curia Controller wprowadzi instytucję, to również wszystkie prowincje, w których znajdują się kardynałowie, będą wprowadzały szybciej te instytucje. Ostatnia reforma, wydaje mi się, że jest po prostu, znaczy bulla, przepraszam, a już myślę o Holy Roman Empire, więc dlatego użyłem słowa reforma, jest tutaj, zobaczcie, to jest masakrycznie duży bonus, 20% Imperial Authority Grow, zwiększa poparcie tych wszystkich reform przez katolickich książąt o 15%, to jest bardzo dużo. Tylko to jest dostępne chyba po wojnie religijnej. Available if Emperor and Catholic is official religion of the Empire. To mi się wydaje, że to będzie opcja dostępna dopiero po wojnie religijnej. Ewentualnie przed i po. Ostatnie akcje dotyczą Soboru Trydenckiego. I o tym można powiedzieć naprawdę dość sporo. Council of Trade jest to totalnie również nowa mechanika, jak zresztą tutaj widzicie, która pojawia się, według tego co pisze Paradox, kilka dekad po odpaleniu się protestantyzmu. Nie jest to dokładnie napisane, ale pewnie pojawi się gdzieś tam w tooltipsach w przyszłości. Tutaj to nowe okienko pojawia nam się i informuje nas o tym, jak po pierwsze, jakie nastawienie wobec rodzącej się herezji mają poszczególne państwa katolickie. Bazowo każde państwo ma charakter neutralny, co powoduje, że są o 33% bardziej podatne na działanie Centrum Reformacji, czyli centra reformacji ich szybciej nawracają. Państwo może mieć, może albo przyjąć pozycję harsh, czyli taką ostrą, albo conciliatory, czyli tolerancyjną, tak to nazwijmy. Pozycja harsh powoduje, że nasza opinia na temat heretyków zostaje zmniejszona o 20 punktów. Zwiększa się nasza odporność na centra reformacji o 25%, siła misjonarzy w naszym kraju rośnie o 2%, ale jednocześnie instytucje rozprzestrzeniają się w naszym kraju o 25% wolniej. Jeżeli mamy znowu tutaj tolerancję, no to opinia wszystkich krajów heretyckich na nasz temat rośnie o 10 punktów. Również mamy zwiększone tutaj odporność na centra reformacji, ale na przykład bardzo mi się podoba ta opcja Improve Relation, dodatkowe 25%. Myślę, że dla Włoch byłoby to naprawdę mocne, ale niestety zmniejsza się siła naszych misjonarzy wobec heretyków o dodatkowe 5%. Następnie zaznaczyłem Wam, że pod trójeczką mamy coś takiego, co się nazywa, nie wiem, przyzwolenia, ustępstwa, jakie możemy nabyć jako obecny papież, a te są następujące. Mamy ich 4 i w zasadzie odnoszą się dla pozycji, jakie przyjęły dane kraje katolickie wobec herezji, czyli albo harsz, albo tolerancja. Pierwsze przyzwolenie powoduje, że albo dla krajów harsz rośnie siła naszych misjonarzy przeciwko heretykom o 1%, a jeżeli dla tolerancyjnym krajem gramy, no to tolerancja wzrasta dla heretyków plus 2. Następnie drugie przyzwolenie albo dla harsz daje w prowincjach z prawdziwą wiarą, instytucja przyspiesza swój rozwój o 10%, albo dla krajów tolerancyjnych przyspiesza o 5%, ale we wszystkich prowincjach, niezależnie od wiary. Trzecie przyzwolenie zwiększa manpower I tutaj nie wiem, czy tak to rozumieć, że w prowincjach z naszą wiarą prawdziwą o 10%, albo w tolerancyjnych zwiększamy power o 5% we wszystkich naszych prowincjach. Chociaż tutaj słowo prowincja się akurat nie pojawia w żadnym z tych dwóch wypadków, ale tak domyślam się, że tak to będzie działało. Ewentualnie może być to dla krajów katolic. Nie, no to bez sensu by było. Myślę, że to odnosi się do prowincji jednak. Czwarte przyzwolenie, i tutaj jest najfajniejsze moim zdaniem. Dla harsz 10% kosztów warscore'owych, jeżeli walczymy z innymi religiami. I to jest cholernie mocny modyfikator, zwłaszcza jeżeli gramy herezją, przepraszam, herezją to nie, ale jeżeli gramy jakimś, nie wiem, krajem, który jest teokracją, to już mamy chyba 25%, więc dodatkowe 10% to już jest bardzo dużo. Albo dla krajów tolerancyjnych, no kolejne 20% Curia Power Cost. I teraz tak, każde przyzwolenie bazowo kosztuje 2000 golda i w zależności od tego, ile kardynałów kontroluje nasz kraj w danym momencie, ten koszt może być zmniejszony do 1500. Ciekawy jestem, jak bardzo to będzie wszystko wyglądało, jak to będzie działało, no ale myślę, że to będzie dość ciekawa opcja. To w zasadzie wszystko z religii katolickiej. Dajcie znać, co myślicie na temat tych nadchodzących zmian, czy wam się to podoba, czy to jest to, na co liczyliście. Jeżeli chcecie o coś zapytać, piszcie w komentarzach, jeszcze możemy na ten temat podyskutować. Na start rozgrywki w 1444 roku Czechy będą posiadały kilka husyckich prowincji. Po jakimś czasie odpali się event powiązany z Giry de, z pedobirów, hej pedobir, który spowoduje, że na tron Czech może wejść właśnie władca tej dynastii i możemy zdecydować, którą ścieżką podążymy wtedy. Mianowicie ustanowimy nową religię husycką jako główną religię w Czechach. Pozostawimy jako druga opcja Let the King Elector Follow Hus. Druga opcja powoduje, że będziemy mieli władcę z religią husycką, ale jednocześnie kraj pozostanie katolicki. Albo podążymy trzecią drogą, która jest taką drogą totalnie ortodoksyjną, która powoduje, że no w sumie na razie nie wiadomo co, oprócz tego, że najprawdopodobniej będziemy mieli jakiś bonus do nawracania prowincji heretyckich i nie wiem, czy władca zmieni nam religię, czy nie. Nie jest to niestety opisane w Death Diary. Co do samej religii husyckiej, jest ona naprawdę moim zdaniem mocna. Bazowo dostajemy 10% Infantry Combat Ability oraz siłę naszych misjonarzy przeciwko heretykom plus 2%. Następnie, tak jak widzicie, mamy bardzo dużo mocnych modyfikatorów. Ta religia ma działać ponoć podobnie jak właśnie protestantyzm, czyli mamy punkty Church Power, które generują nam się z taką szybkością, im więcej mamy prowincji protestanckich w naszym kraju. Właśnie to procentowy udział tych prowincji w naszym kraju. Kiedy zdobędziemy 100 punktów Church Powera, za 100 punktów właśnie wykupujemy któreś z tych rozwinięć w ilości do 3. Najprawdopodobniej również będziemy mogli 3 takie rozwinięcia kupić na tej religii husyckiej. Przecież to będzie jakiś potwór ta religia i już ja chcę robić Polskę z tą religią, bo to jest potwór ta religia i wydaje mi się, że to będzie top 1 religia na świecie w najbliższym czasie. Ale to nie są wszystkie bonusy, które widzicie w tym momencie na tym screenie, są jeszcze uwzględnione w linku do Death Diary, który macie pewnie w opisie tego filmu. Ja specjalnie jeszcze na to nie patrzę, bo chcę to zobaczyć na pierwszy rzut oka kiedyś tam. Więc jak chcecie, to patrzcie, ja nie zamierzam, bo już to, co widzę, mnie zadowala w zupełności. Dajcie znać, co myślicie na temat tej religii, koniecznie w komentarzu. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!